Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i że dalej nas oglądacie, a w zasadzie, że dalej mm, jesteście w tej podróży z Panem Bogiem. I ostatnio mówiliśmy o granicach yy, i zaczęliśmy tak ogólnie ten temat, później mówiliśmy o presji, a teraz yy, poruszymy taki trudny temat, którym jest przemoc. I yy, jest wiele rodzajów przemocy. Myślę, że takie. Te, które możemy wymienić, to na pewno przemoc fizyczna czy psychiczna, wyróżniam też przemoc finansową, może być też przemoc duchowa, jest też przemoc oczywiście seksualna i właśnie my postanowiłyśmy dzisiaj troszeczkę może bardziej skupić się na, na jednym z tych tematów, ale te, te schematy i Boże rozwiązanie i pewne emocje, które się z tym mogą wiązać są dość podobne. Jeśli e, chcecie skłębić ten temat też, e, może trochę więcej się na ten temat dowiedzieć, m, bardziej takie definicje poznać, to zapraszamy Was do, słuchań, do wysłuchania materiałów z konferencji Nieprzemocy w rodzinie. Były już y, dwie edycje tej konferencji i w opisie na pewno damy Wam linki, znajdziecie ją na kanale Nadzieja.tv i zachęcamy Was, bo to jest na pewno też takie dobre rozszerzenie tego tematu. No, i po prostu my, jak zazwyczaj, przejdziemy do studium i w ten sposób rozpoczniemy. I oczywiście tradycyjnie pomódmy się na początku. Dobry panie Boże, bardzo ci dziękujemy za to, że możemy otwierać Twoje słowo i że ty chcesz nas uczyć i chcesz nas wzmacniać i dawać swoje rozwiązania. I bardzo cię prosimy, abyś teraz prowadził nas w czasie tej rozmowy, ale też żebyś prowadził wszystkich odbiorców. Niech Twój duch święty działa. Prosimy o to poprzez zasługi Jezusa. Amen. Amen. Przestudujemy sobie historię Amnona i Tamar, która została zapisana w drugiej księdze Samuela, w XIII rozdziale, wersety od 1 do 22. Odczytam. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalon, syn Dawida, miał siostrę nader piękną, imieniem Tamar, w której zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskurać. Lecz Amnon miał przyjaciela imieniem Jonadab, syna Simei, brata Dawidowego. A Jonadab był człowiekiem bardzo przebiegłym i rzekł do niego: Dlaczego z każdym dniem wyglądasz coraz gorzej, synu królewski? Czy nie zechciałbyś mi powiedzieć? Amnon powiedział mu: Zakochałem się w Tamar, siostrze Absaloma, mojego brata, i poradził mu Jonadab. Połóż się do swojego łóżka i udawaj chorego, a gdy przyjdzie twój ojciec, aby cię odwiedzić, powiedz mu, pozwól, aby przyszła moja siostra Tamar i przygotowała mi posiłek, aby zrobiła dla mnie na moich oczach potrawę, tak, żebym na to patrzył, to bym się posilił z jej ręki. Amnon położył się więc i udawał chorego, a gdy przyszedł król. Aby go odwiedzić, Amnon rzekł do króla. Pozwól, aby przyszła tamar, moja siostra i przyrządziła na moich oczach dwa placuszki, to bym jadł z jej ręki. Posłał tedy król do Tamar, do jej mieszkania takie polecenie: Idź do domu Amnona, twojego brata i przyrządź mu posiłek. I tamar przyszła do domu Amnona, swojego brata, a on leżał w łóżku. Wzięła tedy ciasto, zamiesiła je na jego oczach, ugniotła i upiekła te placuszki. Potem wzięła patelnię i położyła ją przed nim, lecz Amnon nie chciał jeść, ale rzekł. Niech wyjdą stąd wszyscy. Wszyscy więc od niego wyszli. Potem rzekł Amnon do tamar: Zanieś potrawę do komnaty, a ja przyjmę ją z twojej ręki. Tamar wzięła więc placuszki, które upiekła, i przyniosła je Amnonowi swemu bratu do komnaty. A gdy mu je podawała do zjedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej, Chodź do mnie i oddaj mi się moja siostro. Lecz ona mu odpowiedziała, nie, bracie mój, nie zhańby mnie. Tak się nie robi w Izraelu, nie popełniaj takiego bezeceństwa. Co do mnie, to dokąd miałabym pójść z moją hańbą? A co do ciebie, to będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Pomów raczej z królem, a on mnie tobie nie odmówi. Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, a jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednią miłość, jaką do niej żywił. Rzekł więc Amnon do niej, ruszaj stąd. Wtedy ona rzekła do niego, nie tak, bracie mój, gdyż odprawiając mnie w ten sposób popełniasz większą niegodziwość niż poprzednia, której się dopuściłeś wobec mnie. Lecz on nie chciał jej usłuchać. A nawet przywołał swego sługę, który mu usługiwał i nakazał mu: Wyprowadź że tę precz ode mnie i zarygluj za nią drzwi. Miała zaś ona na sobie sukienkę z rękawami, gdyż tak ubierały się od dawien dawna córki królewskie, które były dziewicami. Gdy więc sługa jego wyprowadził ją precz i zaryglował za nią drzwi, Tamar posypała popiołem swoją głowę, a sukienkę z rękawami, którą miała na sobie, rozdarła, położyła swoje ręce na głowie i szła głośno szlochając. Wtedy rzekł do niej Absalom, jej brat: Czy Amnon, twój brat, był u ciebie? W takim razie, siostro moja, zachowaj milczenie, to twój brat. Nie bierz sobie tej sprawy zbytnio do serca. I zamieszkała Tamar, rozgoryczona i samotna w domu Absaloma, swojego brata. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Absalom bowiem znienawidził Amnona za to, że ten zhańbił Tamar, jego siostrą. Tak, to jest bardzo trudna, bardzo ciężka historia, prawda? I zastanówmy się właśnie, w jaki sposób i przez kogo Tamar została tutaj skrzywdzona. Mi się tak od razu te, te słowa rzucają, że. To jest trudna historia. Ja wolałabym, żeby takich nie było w Biblii. Ale jak się tak więcej nad tym zastanowię, to cieszę się, że takie są. Dlatego, że no, Biblia nie milczy w temacie przemocy. I czasami tak sobie myślimy, że czemu takie rzeczy tutaj się dzieją, ale to są konsekwencje pewnych, pewnych wyborów, tak? które, które zostały dokonane, bo Bóg wyraźnie mówił, że tak. Miało nie być. I tutaj na przykład chciałam przytoczyć y, fragment z księgi kapłańskiej z 18 rozdziału, gdzie Bóg wyraźnie powiedział, że jakby fizyczne obcowanie z kimś z swojej własnej rodziny było, nigdy nie było zgodne z jego wolą. Tutaj przeczytam, nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość ja jest pan nie będziesz odsłaniał na gości siostry swojej córki twojego ojca lub córki twojej matki czy się urodziła w domu rodzinnym czy się urodziła poza nim więc tutaj bardzo jasno Bóg sprecyzował że to co Amnon w ogóle przedsięwziął w swoich myślach tak że zakochał się w swojej siostrze to, to było złe um, i tak samo um, jest jeszcze jeden taki przepis był jeżeli ktoś uwiedzie dziewicę, to jest w księdze wyjścia 22 rozdział, niezaręczoną i śpi z nią, da za nią opłatę ślubną i pojmie ją za żonę. A jeżeli ojciec jej wzbrania się wydać ją za niego, niech odważy tyle srebra, ile wynosi opłata ślubna za dziewicę. Więc był przepis, który mówił, że OK, jeśli już to się stanie i załóżmy, że, że kochają się mimo wszystko, tak, to takby było to prawnie jakoś. Yy, no, opisane, ale jeżeli nie, no to ten ojciec miał y, obowiązek zareagowania w tej sprawie i, nie wiem, zabezpieczenia chociaż tej swojej córce jakiegoś odszkodowania, nie? A tutaj widzimy, że i Amnon zachował się strasznie i tak samo Dawid to, że nic w tym temacie nie zrobił jako ojciec, to też była wielka krzywda i zaniedbanie wielkie z jego strony. No i jeszcze Absalom, nie? Który był też jej bratem, który też w zasadzie zachęcał ją do milczenia, nie zachęcał ją do tego, żeby nic tam z tym nie robiła, o niczym nie mówiła, choć też sam później miał bardzo negatywne emocje w stosunku do Amnona. No właśnie to rozwiązanie tego problemu, które tu znaleziono, czyli milczenie, mm. chowanie pod dywan, uciszanie, nie, nie zadziałało, mm. tak? bo no, tamarze to nie pomogło. Wiemy, że Absalom później zemścił się i zamordował Amnona. To nic dobrego to nie przyniosło. Mm. Ale to też pokazuje, że takie są zwykle tendencje przy przemocy, żeby milczeć, żeby to zamiatać pod dywan, żeby udawać, że nic się nie stało. A Pan Bóg o tym nie milczy, prawda? Skoro tyle jest takich historii w Biblii i tak bardzo trudne historie są opisane, to znaczy, że Pan Bóg nie chce nam zamykać ust w tej sprawie, prawda? No tak, i Biblia też to tak jasno nazywała, jest powiedziane, że zgwałcił swoją siostrę, zhańbił ją. Jakby To nie jest tak, a że no, coś tam się wydarzyło, ale w sumie za zamkniętymi drzwiami nikt nic nie wie, tylko no, Biblia mówi o tym, to było złe, to była straszna hańba. I, I też, no, jak doświadczymy przemocy, to jest hańba, to jest ogromny wstyd, poczucie winy, takiego, my nie chcemy, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział, bo mm. to, to jest okropne, nie? Mm -hmm. No właśnie, czyli jak sobie wyobrażamy, co się mogło stać z sercem Tamar po tym wszystkim, kiedy doświadczyła takiej krzywdy i od jednego brata, od drugiego, od ojca własnego. No tu jest powiedziane, że chociaż Absalom mówił, nie bierz sobie tej sprawy zbytnio do serca, mm. to jest powiedziane, że zamieszkała Tamar rozgoryczona i samotna w domu Absaloma swojego brata. Ona tak jakby przestała istnieć. No bo tak sobie wyobrażam, że wcześniej, jak miała tą sukienkę yy, z tymi długimi rękawami i się cieszyła tym, że jest dziewicą, i to był jakiś powód do dumy, i mogła się ubierać w konkretny sposób przez to. I nawet to, że ona przyszła do tego swojego brata i nie miała żadnych oporów, żeby mu służyć, żeby na jego oczach, jakby ona mu ufała, to tak. Ja sobie tak wyobrażam, że ona miała taki, taki ładniutki ten ogród swój. Może nie jakiś pięknie rozbudowany jeszcze, bo była młoda, ale ona dbała już sobie tam o ten ogródek, nie? Miała jakieś swoje radości, jakieś swoje nadzieje. Tutaj po prostu nie wiem, czołg przejechał i, i zostaje zgliszcza. Mhm. Tak więc widać ogromne cierpienie. I, I tak jak mówimy właśnie, to jest kwestia takiego rozjechania, czyli te granice zostały kompletnie po prostu zniszczone a zobaczmy te teksty, które Marysiu przed chwilą czytałaś, pokazywały te Boże granice, jak one miały być chronione. To było bardzo wprost i bardzo wyraźnie tam powiedziane. Tutaj nie trzeba było się domyślać, co wolno, co nie wolno. To było bardzo jasno i precyzyjnie, prawda? Gdybyśmy się miały zastanowić nad tym, co było przyczyną i, i później skutkiem tych poczynań Amnona. No to w Biblii czytamy chwilę wcześniej, że Dawid popełnił cudzołóstwo z potrzebą, Więc tak myślę sobie, że Dawid otworzył pewne drzwi, popełnił pewien grzech, który sprawił, że. On nie usprawiedliwia tego Amnona. Absolutnie. Uważam, że nie. No, ale mimo wszystko, jakby pewne drzwi zostały otworzone. I. I też jest powiedziane, że Dawid miłował swojego pierworodnego. Ja nie wiem, czy to można nazwać miłością. Pobłażał. Mm. I to pobłażanie doprowadziło do tego, że ten młody mężczyzna nie umiał panować nad swoją rządzą. Mm -hmm. On po prostu nie umiał powiedzieć sobie nie, tylko co chciał, tak, zapragnął. To on to realizował i to też nie było tak, że on to zrobił naraz. Że zdarzyła się okazja, i nagle mm. pod wpływem impulsu. Tylko zobaczcie, on to planował. Mm. On to przez długi czas planował i nawet y, tamten jego przyjaciel, gdzie znowu mm. straszny mm. przyjaciel, tak mu powiedział cały spisek, on to uknął, zaplanował, i jeszcze po drodze było ileś tam momentów, w których on mógł powiedzieć nie, a on po prostu brnął w ten grzech, idąc cały czas do przodu. Mm. I też Dawid był po prostu takim negatywnym, bardzo przykładem który, no, widziała jego rodzina, nie? W sensie oni musieli gdzieś tam wiedzieć o tym, co się stało, no bo, no bo znali wiedzieli. tą historię, wszyscy wiedzieli. Też syn Dawida zmarł, więc to też było coś, o czym wszyscy wiedzieli, że się stało w wyniku grzechu Dawida. Więc to jest coś takiego, co właśnie zostawiło po sobie ślad w tej mm -hmm. rodzinie i to zło, Wykiełkowało tutaj też, mm. nie? W, tym, w tej historii, którą teraz czytamy. Tak, mm. myślę sobie, że ta rodzina też była trochę wyćwiczona w zachowywaniu milczenia. Mm -hmm. nie? I tu to, to, to też przyniosło mm. swoje, że nie mówmy o pewnych rzeczach, tak? Mm -hmm. Zostawmy to, żeby już kolejne, tak już mm. było dość hańby w rodzinie, naprawdę wystarczy, już nie mówmy nic więcej. Ale to właśnie też pokazuje, jak. jak... W pewnym momencie, kiedy w rodzinie otwiera się drzwi przy, na grzech, to on się ciągnie. Potem jak taki ogon idzie w rodzinie, tak jak tutaj mówimy o tym, że Amnon to knuł, on sobie planował, a jak Dawid wcześniej z Batrzebą, jak on planował mhm. pewne działania później tak, żeby właśnie to nie wyszło, żeby się nie wydało. I to tak jest, że jakiś sposób myślenia gdzieś tam wszedł w tę rodzinę. I Dawid nie miał w sobie w związku z tym siły, żeby interweniować, dlatego że cały czas czuł, że on jest nie w porządku, mm -hmm. prawda? Czy był nie w porządku? Że był wcześniej nie w porządku, tak? I, i, I w związku z tym, no, nie reagował. Tak po prostu. I jakby to wszystko jest prawdziwe i jest jakimś. Czynnikiem, który pewnie utrudniał Amnonowi podjęcie dobrej decyzji, to jednak mimo wszystko ostatecznie to była jego decyzja. Mhm. To on mógł, mógł to zrobić albo tego nie zrobić. Tak, i tak samo pytałaś też o konsekwencje. No to czytając dalej tą historię, jedno widzimy to, że Absalom nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle, bo go znienawidził, ale później. Dalej czytając tę historię, w Biblii widzimy, że, że Absalom zamordował Mona. Też uknął spisek, mm -hmm. jakby on nie załatwił tej sprawy we właściwy sposób. Tu nie było. Um, jak to się mówi, także, że jak jest problem, to ty po prostu wychodzisz mu naprzeciw, konfrontujesz, tak? Mm -hmm. Tylko oni uciszali, 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 ale efekt był taki, że w ich sercach to po prostu wybuchło. Wszystko, nie? ta nienawiść, to, te, te wszystkie uczucia, ta gorycz, utamar. Mm. Um, no, więc to, to takie konsekwencje miało. Tak, i też ona jako kobieta została taką nieszczęśliwą, samotną osobą, prawda? To też widzimy, że to też była taka konsekwencja, która w tej rodzinie została. Um, przejdźmy do, do kolejnych tekstów, które będą nam ten temat. Um, Nieco rozszerzać. I poproszę Ciebie, Papulinko, o przeczytanie z listu do Efezjan, piąty rozdział, wersety 31-32. Tu może warto wspomnieć, dlaczego takie teksty czytamy. Yy, tak, to prawda. Będziemy... Bo, bo to nie będzie yy -y. w temacie przemocy. Tak. Skoro zdecydowałyśmy się na rozważenie tego, tego tematu pod kątem przemocy, właśnie seksualnej, to będziemy chciały się bli bliżej przyjrzeć. Yy, Tematowej, właśnie seksualności. Co Pan Bóg też na ten temat mówi w Biblii? Dlaczego on jest taki istotny? Mm -hmm. ja, może jeszcze tak szerzej, bo generalnie przemoc jest sprzeczna z naturą Boga. Mm -hmm. To z, jaki Bóg jest, tak całkowicie mm, sprzeczna z tym. I jakbyśmy popatrzyli, każdy rodzaj przemocy y, uderza w jakiś aspekt natury Pana Boga i też w jakiś obraz, który Pan Bóg nam dał. Y, który miał pokazywać tą jego miłość, tą jego dobroć. I, I te teksty, które teraz przeczytamy, pokażą, w jaki sposób akurat przemoc seksualna uderza właśnie w naturę Pana Boga i, i w taki obraz, też, który Bóg dał, żebyśmy lepiej mogli zrozumieć jego miłość, jego dobroć i relację, jaką powinniśmy z nim mieć. Więc Efezjan piąty rozdział, wersety 31 i 32. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Mm -hmm. Tak. No właśnie, czyli tutaj mamy ten obraz małżeństwa, tej jedności małżeńskiej, jako obraz mm, relacji między Panem Bogiem a Kościołem, prawda? Dlatego on jest taki ważny. Właśnie ten, ten obraz małżeństwa. I jak, I jak pamiętamy, ten drugi temat na temat dotyczący grzechu, to tam było, że Adam z Ewą byli nadal nie wstydzili się. Mm -hmm. Po grzechu pojawił się ten wstyd, więc y, generalnie to, że mieli być jednym ciałem, to, to miało być takie, taka bliska relacja bez wstydu, bez y, wiecie, jakichś negatywnych e, emocji czy skojarzeń. Tylko taka Prawdziwa, głęboka bliskość, która jest tylko pozytywna. I czysta, mm. taka, prawda? Mm. Nie. I właśnie też w kontekście tej woli, że ta bliskość w małżeństwie, ona jest właśnie dzięki temu piękna, że my chcemy jakby oddać się tej drugiej osobie, a ta druga osoba mhm. chce oddać się nam. I to właśnie też pokazuje mhm. tą prawdziwą miłość, to połączenie Boga i Jego Kościoła, bo Bóg nie chce na siłę nas mhm. zmusić do miłości, a my też jakby no, sami siebie nie zmusimy, to też nie jest jakby żadne rozwiązanie. Więc Bóg nie stosuje przemocy i nie chce też, żebyśmy stosowali, bo właśnie to zaburza ten obraz prawdziwej takiej wolności i prawdziwej tak naprawdę miłości, nie? Mm -hmm. którą on mm -hmm. chce nam dawać. I, I tu jest też obraz małżeństwa, gdzie małżeństwo to jest jakby tak jakby. Nie jest jakby tylko jest e, takim. Takim przyrzeczeniem miłości wierności, tak, że nieważne, co się stanie, ja będę z tobą, cię będę wspierać, czy coś nam wyjdzie, czy nam nie wyjdzie, czy nawet w kontekście tej bliskości, że to nie musi być naraz natychmiast dobrze, tylko pewne rzeczy też mogą zachodzić na przestrzeni czasu. Tak, więc to, to jest pewna. Pan Bóg dał takie, takie zabezpieczenie, też tej bliskości. Natomiast w tej historii e, Amnona i Tamar, no widzimy, że no co, zgwałcił ją, a potem ją powiedział: ruszaj stąd, tak? Mm. I nie chciał mieć z nią w ogóle nic mm. wspólnego. Gdzie to to, było, to był straszny cios, nie? I, I to, że on to zrobił wbrew jej woli, ona go tu prosiła: mm. mówi, Słuchaj, mm. naprawdę. I ona nawet była gotowa, mówi: krócie mnie nie odmówi. Mm. Tak, jeśli powiesz, to ja nawet jestem gotowa zostać tą twą żoną, tylko nie rób mi tego, co, co mm. chcesz zrobić, nie? I, i to, to było wszystko sprzeczne z tym, jak Pan Bóg to zaplanował, jak mhm. chciał, po prostu taki, taki straszny gwałt zgrzyt. No. Mhm. Mhm. Tak, i ten Boży, Boży wzór miłości jest też związany z tym, że my chcemy dobra drugiej osoby, że my właśnie robimy wszystko, żeby, żeby zadbać o tą drugą osobę, zatroszczyć się o nią. I, I o tym mówi właśnie tekst zapisany w liście do Efezjan w piątym rozdziale od 25 do 27. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełny, pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I teraz e, ta miłość Chrystusa, kiedy on oddaje swoje życie za nas, po to, żeby nam pokazać zobaczcie, tak mi na Was zależy. I jakie to jest zderzenie z tą postawą Amnona, który mówi: chodź tu, bo ja, bo ja ciebie chcę. To jest w ogóle mhm. taka sprzeczność. To kompletnie y, jest zaprzeczeniem tego, na czym polega miłość, prawda? Ale też tu jest powiedziane, że Bóg y, 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 jakby w relacji z nami, ze swoim ludem, on chce nas uświęcić, oczyścić. Mm. A co zrobił Amnon? Zhańbił, zbrudził mm. i wyrzucił. Nie? Mm. Więc jakby kompletnie te drogi dwie mm. się rozchodzą. Jakieś dwie skrajności to są. Mhm. No i zobaczcie, że w kontekście, jakby dlaczego, dlaczego ta przemoc jest taka straszna, bo my często potem mamy taki obraz, że skoro jakaś osoba, na przykład zrobiła mi to osoba, która jest jakimś autorytetem, albo osoba, która jest autorytetem, wiedziała o tym i nie zareagowała, to my często mamy taki obraz, okej, okay, to Pan Bóg może też taki jest, nie? Mhm. bo Bóg też jest jakimś autorytetem. Um, i my byśmy często chcieli, żeby Pan Bóg bezpośrednio ingerował i od razu zadziałał. Ale wiemy, że Bóg pozwolił, żeby pewne rzeczy potoczyły się swoim torem, ale On też wyznaczył tych pasterzy, jak mówiliśmy mhm. o tym, tych, tych przywódców, tych rodziców, opiekunów, nauczycieli, przywódców duchownych, duchowych. Tak. I to bardzo się odbija rzeczywiście na obrazie Boga. I z jednej strony, jeżeli właśnie od osoby nam bliskiej doświadczamy przemocy, to możemy myśleć, że Bóg jest taki, że On jest taki agresywny, mhm. wrogi. A z kolei, jeżeli może od kogoś z zewnątrz doświadczyliśmy, ale bliska nam osoba nie stanęła w naszej obronie, to możemy myśleć, Bóg jest obojętny. Mhm. Tak. On w ogóle nie obchodzi go to. I to jest, to jest straszne zniszczenie prawdziwego Bożego Obrazu, prawda? Um, Marysiu, odczytaj proszę um, list do Koryntian, 5, rozdział 17, werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I mi się ten tekst tak fajnie odnosi do tego, że Bóg chce, żeby ten Kościół był święty i niepokalany. Jak tak sobie myślę, o, o sobie nawet. E, no ja, ciężko mi jest powiedzieć o sobie, że jestem święta i niepokalana. E, jakby patrząc na swoją przeszłość, nie? To, to różne rzeczy, mm. które no, jednak się starzyły w moim życiu. Mm. Ale Bóg oczyszcza. Właśnie to jest to niesamowite, że jak jesteśmy w Chrystusie, to on nas czyni nowym stworzeniem. I ja pamiętam, że dla mnie ten tekst swojego czasu miał bardzo duże znaczenie, właśnie też w kontekście pewnych trudnych upadków, um, które miały miejsce w moim życiu, um, też związanych w jakimś stopniu właśnie z tą sferą seksualności. I, I Bóg mi dał wielką pociechę i tak mnie podniósł i pokazał, że okej, okay, stały się pewne rzeczy, ja ich nie cofnę, ale um, raz, że Chrystus zmywa moje grzechy, tak? Moje winy, ale druga rzecz jest taka, że On odnawia, On naprawdę odnawia to serce, odnawia mm -hmm. myślenie, odnawia po prostu nas jako mm -hmm. ludzi. I też taka myśl, że to z jednej strony właśnie, kiedy my potrzebujemy stać się nowym człowiekiem przez nasze grzechy, ale też kiedy właśnie doświadczamy konsekwencji tego grzechu, one też tak naprawdę zmieniają naszą tożsamość. Mm -hmm. Kiedy doświadczamy przemocy, to jakby nasz obraz nas samych się zmienia, to jak my siebie postrzegamy, jak, jak nie wiem, widzimy swoją wartość, godność i tak dalej, mm. to wszystko jest niszczone. A ten fragment też mówi, że ale to wszystko jakby może być starym człowiekiem i Bóg może to odmienić, on może naprawić, więc mm. w każdej sferze, w której byśmy nie doświadczali tej przemocy, to to może być przyszłością, Bóg może jakby tak. odciąć to i sprawić, że my jesteśmy mm, nowym człowiekiem, jakby zaczynamy nowy rozdział z Bogiem mm. i On chce. Pomóc nam, pomóc nam odzyskać tą tożsamość. Tak, więc więc jakby nie, dla, nie jakby, tylko naprawdę <laughs> dla każdej osoby, która doświadczyła takich przykrych rzeczy, to nie musi się skończyć tak jak dla Tamar, prawda? Że została właśnie taka rozgoryczona i samotna. Pan Bóg ma wyjście. I o, to od nas zależy, czy my z tego wyjścia właśnie skorzystamy. Tu już te pierwsze teksty na ten temat mówiliśmy, to odnowienie. Czyli jakby nowy rozdział w moim życiu. Nowa, no, nowy etap. Nowy. To wszystko... Zamykamy, przechodzimy do nowego etapu i przeczytajmy kolejne teksty, które też dadzą nam pewne wskazówki. Paulinko, ciebie poproszę z Lamentacji, trzeci rozdział, 19, 24 i odczytam Jeremiasza 17, 14 i Marysiu, ciebie poproszę Jeremiasza 30, 17. Wspomnienie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy Łaski pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku odnawia się na nowo. Wielka jest wierność twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. Mm -hmm. Ten tekst już czytaliśmy też, kiedy mówiliśmy o miłości, o braku, o brakach miłości. Tak, o brakach miłości. <grym> Więc y, tutaj ponownie to też pokazuje, że Bóg jest w stanie to odnowić, oddać. Y, nie to musimy to, mieć tam tej goryczy nie, bo piąt jest mhm. strasznie gorzki. I nie musimy mieć tej trucizny w naszym życiu. Tylko możemy sobie wziąć do serca nadzieję, mhm. że i, i, i tą ufność, że Bóg odnawia nas i każdego ranka może odnawiać coraz bardziej i bardziej, bardziej i mhm. po prostu możemy być tak odnawiani z dnia na dzień. Mhm. Taki mi się taki obraz tutaj m, pojawia tej Tamar, która taka jest skupiona na tym, na tym swoim bólu i nieszczęściu i ona tak patrzy w siebie, cały czas jest jakby na tym tylko skupiona. A tutaj to rozwiązanie, Pan Bóg mówi, odwróć się do mnie, patrz na mnie, przyjdź do mnie, tak? I, i zmieni się też ten Twój sposób myślenia. Ja, ja zmienię wiele. Jeremiasza 17, 14 odczytam. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Czyli ta modlitwa żeby Pan Bóg to zrobił i za chwilę już pewność, a będę uzdrowiony, a będę wybawiony. Czyli warto do Pana Boga wołać, wierząc w to. Znów powtarzamy tutaj ten, ten warunek wiary, że on jest taki istotny, bardzo ważny, żebyśmy wierzyli w to, co Pan Bóg obiecał. Tak i ten tekst z Jeremiasza też już go czytaliśmy. Bo spowoduje, że zapliźnią się Twoje rany i uleczę Cię z Twoich ciosów, mówi Pan. Chociaż nazwali Cię odrzuconą, o którą nikt Cię nie troszczy. Mówiliśmy o tym przy temacie braków w brakach w miłości, a teraz zobaczcie, ta Tamar też była odrzucona, o którą mm. nikt Cię nie troszczy, nie? A Bóg mówi, spowoduje, że zabliźnią się Twoje rany, uleczecie z Twoich ciosów. Chociaż to, no, jakby to nie była obietnica bezpośrednio do Tamar, mm. ale do ludu Bożego I, i wierzę, że dla niej też było uzdrowienie i właśnie wiem, że dla nas też jest i tu może chciałabym jeszcze powiedzieć coś, bo dla mnie ten temat przemocy jest bardzo trudny, bo myślę, że dla wielu osób, nie? Że, że w ogóle przemoc jest na tym świecie. To jest coś, co strasznie mi się nie podoba i boli mnie. I za każdym razem, jak słyszę jakąś historię z związaną z przemocą, to boli mnie okrutnie. Ale niesamowite dla mnie jest to, że jak patrzę na życie Jezusa Chrystusa, który przyszedł objawić nam, jaki jest Bóg. Nie? po to przyszedł, całe jego życie. Jeśli mielibyśmy jakieś wątpliwości na podstawie nie wiem, życia, innych fragmentów, czegokolwiek, Jezus przyszedł pokazać, jaki jest Bóg. I teraz Jezus doświadczył wiele przemocy. Szczególnie sposób, w jaki umarł, te wszystkie okoliczności towarzyszące jego śmierci, przemoc za przemocą. A Jezusa ani razu nie odpowiedział przemocą. I dla mnie to był taki jego. Jakby on woła z tego krzyża i mówi: ja, ja wolę umrzeć niż użyć przemocy. Dla mnie to jest tak, taki niesamowicie mocno przemawiający obraz, bo my byśmy chętnie, ja bym chętnie, wyrzuciła temat przemocy, nie, ale w sedno, samo centrum naszej wiary chrześcijańskiej. Jest związane z przemocą, tak? Bo jest Jezus, który został krzyżowany na, na, na tym krzyżu, tak? Umarł na krzyżu, a jednak on to zrobił, yy, bo też nie milczy w tym temacie, tylko mm. właśnie krzyczy, tak? Że, że to nie tak miało być, ja nigdy tego nie chciałem i ja chcę, żeby, żeby każdy mógł być odnowiony. Mm, ale co jeszcze jest wspaniałe w tej historii, że ta historia nie kończy się na śmierci? Na tym, że jednak zło zwyciężyło, że jednak Jezus umarł. Pan Jezus pokonał śmierć. To jest największe zwycięstwo nad przemocą, właśnie, tak? Pan Jezus pokonał śmierć i obiecał, że nastanie taki moment, gdzie łez już nie będzie, smutku nie będzie, cierpienia nie będzie. Więc pan Jezus teraz jest w stanie już nas uzdrowić, ale nastąpi taki moment, za którym wszyscy tęsknimy, że właśnie tych wszystkich przykrych, bolesnych, okrutnych rzeczy nie będzie już nikt w nas musiał doświadczać. To ja, jeśli mogę tak króciutko. Na chwilę wrócę do tego tekstu z trenów, bo tu jest powiedziane, że moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie, więc to może być takie, to wydaje się, że to jest naturalne, kiedy doświadczyliśmy czegoś złego, że mm, mamy takie tendencje, żeby gdzieś tam czasem o tym myśleć, czy czuć się właśnie bardzo z tym źle, ale y, to nie jest po prostu dla nas dobre, nie? Mm. Y, I dlatego chcemy też praktycznie móc coś zrobić, żeby móc sobie pomóc, żeby przejść. Krok dalej, choć jest to bardzo trudne, no bo tu jest ten właśnie pion mm. i trucizna. To, to jest naprawdę coś takiego bardzo ciężkiego, co jest w nas. Więc um, mm. myślę, że to powinno nas zachęcić też do praktyki, mm. którą zaraz myślę, że mm. będziemy mieć. Tak, ale zanim, zanim pra praktyka, chciałabym jeszcze na podsumowanie właśnie odczytać fragment z książki Ellen White: Patriarchowie i Prorocy. Gdy rodzice czy władcy zaniedbują obowiązek karania nieprawości, Bóg sam weźmie sprawy w swoje ręce. Jego moc powstrzymująca siły zła będzie odebrana w takim stopniu, iż łańcuch wydarzeń doprowadzi do tego, że grzech zostanie ukarany grzechem. Czyli Pan Bóg jakby zabierze tą swoją ochronę i naturalne konsekwencje się pojawią i, z, i zdarzą się te rzeczy, które po prostu się dzieją w związku z grzechem na ziemi. Bóg nie zamiata pod dywan mm -hmm. przemocy. Mm -hmm. Nie mówi, nic się nie stało, nie szkodzi. I on mm -hmm. pozwala, żeby to wyszło na jaw, żeby to zostało obnażone, pokazane jakby z, 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 to zło związane mm -hmm. z przemocą, nie? Jakie to jest złe. Tak. I jeszcze jeden tekst. Stojąc przed ukrzyżowanym, grzesznik widzi straszliwe skutki przestępstwa i nienawidzi grzechu, który popełniał a przez żywą wiarę chwyta się Jezusa, czystość Jezusa, uświadamia mu własną nieczystość w nieznanym dotąd świetle, odwraca się więc od zanieczyszczającego go grzechu, patrzy na Zbawiciela i żyje. Czyli w każdej sytuacji, zarówno jeśli my jesteśmy winni grzechu, a także wtedy, kiedy jesteśmy ofiarami jakiegoś grzechu tak i, i czyjś ran, czy czyjego, ataku wobec nas, to ważne jest, aby właśnie patrzeć na Jezusa i żyć. Mhm. Czyli podsumowując to nasze studium, um, niestety widzimy, że przemoc jest obecna, ale widzimy też, że Bóg się z nią nie zgadza. On, jemu się bardzo nie podoba to, że, że w ogóle zło jest na, na świecie, że jest, że jest przemoc. I wiemy też, że przyjdzie moment, w którym on po prostu zakończy, tak ostatecznie zakończy. Um, on ma moc, żeby nas uzdrowić, żeby nas wyprowadzić nawet z tych mm, złych sytuacji, w których doświadczamy lub doświadczaliśmy przemocy i ma moc nas uzdrowić. Um, ważne jest też to, w tym naszym studium to widzieliśmy, żeby reagować, kiedy, kiedy dzieje się przemoc, żeby nie milczeć, nie zamiatać czegoś pod dywan. Kiedy my widzimy, że ktoś doświadcza przemocy, to jest ważne, żeby reagować. Jeśli my jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, będąc ofiarami przemocy, to też jest bardzo ważne, żebyśmy to zrobili. Um, i tak, ważne jest też to, żebyśmy potrafili przebaczyć tym, którzy tą przemoc nam wyrządzają. Tutaj akurat na przykład też ta historia Tamar jest powiedziane, że ona jakby była taka uwięziona w tym swoim doświadczeniu, które było bardzo trudne i to jest oczywiste, że jest ciężko coś takiego wybaczyć, ale jest to też bardzo ważne i Bóg chce nam w tym pomóc. Tak. Mhm. Uznałyśmy, że w tym miejscu trzeba zrobić małą wstawkę bo inaczej przez niektórych naszych słuchaczy ten obraz Boga mógłby zostać odrzucony jako niepełny i sprzeczny z innymi fragmentami Pisma Świętego. No a to przeszkodziłoby zrobić to zadanie i skorzystać z uzdrowienia, które Pan Bóg nam oferuje, więc dlatego to wyjaśnienie, ono będzie takie skrótowe, w pewnym sensie też uproszczone, ale zachęcamy do tego, żeby zbadać ten temat i liczymy na to, że to krótkie przedstawienie pomoże, pomoże w tym. Więc mówiłyśmy, że Bóg sprzeciwia się przemocy, że Jezus wolał umrzeć niż użyć przemocy, żeby przeciwstawić się tej przemocy, która wobec Niego była stosowana. I wiemy, że, że Jezus nie musiał umierać, że mógł po prostu ponieść. Pozwolić nam ponieść konsekwencje naszego grzechu. W ogóle Jezus nie musiał przychodzić na tę ziemię, nie musiał spawić człowieka, ale przyszedł i umarł za nas, bo bardzo nas kocha i chciał, żeby każdy miał możliwość skorzystania z wolnej woli, czyli żeby każdy miał możliwość zdecydować, czy chce przyjąć ten dar życia wiecznego z nim, czy nie. I Jezus zapłacił najwyższą cenę za to. On sam nie stosował przemocy, ale na kartach Pisma Świętego czytamy o tym, że Bóg odbiera życie. W planie zbawienia są takie jakby dwa elementy, dwa etapy. Jeden to jest taki, kiedy Bóg walczy o człowieka i widzimy, kiedy Bóg robi wszystko, żeby człowiek mógł się nawrócić, żeby mógł zawrócić ze złej drogi, skorzystać z ratunku, ale też widzimy i taki etap, kiedy Bóg niszczy zło i grzech. No bo przecież Bóg nie chce, żeby to trwało wiecznie, nie chce, żeby to, to ciągnęło się w nieskończoność, to cierpienie. I kiedy Jezus był na tej ziemi, bardzo jasno pokazał tą walkę o człowieka. I w swoim życiu, w swoich kazaniach, w swoich mowach Jezus mówił też o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy to się zakończy, kiedy historia tej ziemi się zakończy, kiedy zło będzie zniszczone ostatecznie i kiedy przestępcy zostaną ukarani. I tu wchodzi właśnie motyw sądu. Znamy bardzo dobrze pojęcie sądu ostatecznego i wiemy, że będzie miał takie trzy elementy. Jeden element to jest właśnie zbadanie Boga przez jakby całej sprawy człowieka danego przez Pana Boga. Druga rzecz to jest upewnienie się, że człowiek miał możliwość podjąć decyzję w tej sprawie. Czyli tak naprawdę to już wcześniej Bóg działa w ten sposób, żeby człowiek miał możliwość podjąć świadomą decyzję w tej sprawie. I na końcu jest wykonanie wyroku. Czyli takie, takie trzy elementy mamy. Ale Biblia mówi nie tylko o sądzie ostatecznym. W Biblii jest bardzo dużo mowa o sądzie i widzimy takie mniejsze sądy, czy wcześniejsze sądy, które Pan Bóg wykonuje. Takim może największym przykładem, który znamy, najbardziej znanym jest potop. Kiedy Bóg zbadał y, ten świat i zobaczył, że był on zły, że, że ludzie, to co ludzie robili, myśleli, było już tylko złe. I Bóg powołał Noego, który budował arkę i nawoływał ludzi do skorzystania z ratunku. Mówił o tym, że będzie potop i że y, można się uratować, jeśli wejdzie się do arki. Więc każdy miał możliwość podjęcia decyzji. Natomiast ostatecznie po to przyszedł i ludzie, którzy nie skorzystali z ratunku, zginęli. Razem z tym, tym wszystkim, co było złe. Drugi przykład, który mogę przetoczyć, to król Belsazar. Ostatni król Babilonu. Tam on podczas uczty, na której był, w pewnym momencie zobaczył rękę, która pisze na ścianie i było napisane, że został zważony i znaleziony lekkim. Więc tutaj właśnie Bóg zbadał tą sprawę i powiedział, jaki, jaki był wynik tego badania. I później, kiedy Belsazar zawołał Daniela, który wyjaśniał mu znaczenie tego napisu, to Daniel powiedział mu właśnie, wyjaśnił to, tak bo tam było napisane menemenetek lub Parsin, to Daniel mu to wyjaśnił, że że został zważony na wadze, znaleziony lekkim, ale powiedział mu też, że nie ma nic na swoje usprawiedliwienie, bo znał dokładnie historię swojego ojca Nebukadnezara i miał możliwość podjęcia innej decyzji. I efekt tego był taki, to też nastąpiło to wykonanie wyroku, kiedy król Belsazar zginął, zabity przez wrogą armię, która właśnie podbiła Babilon. I jeszcze jeden przykład chcę przytoczyć, miasto Jerycho. Jest to jedno z miast zniszczonych podczas podboju Kanaanu przez Izraelitów. I na kartach Pisma Świętego czytamy, że te miasta kananejskie, mieszkańcy tych miast byli bardzo nikczemnymi ludźmi, robili straszne rzeczy, o których ja nawet nie lubię czytać, zwłaszcza te związane z dziećmi, jak krzywdzili swoje własne dzieci. I Bóg powołał swój naród izraelski. I ten naród chodził przez 40 lat po pustyni. Wiemy, że y, oni dostawali manne, Wszystkie te narody okoliczne słyszały o mannie. Widziały ten słup y, obłoku czy ognia, który był nad świątynią. Więc wszyscy mieli możliwość y, y, usłyszeć o Bogu. Y, y, y. I też wokół Jerycha Izraelici jeszcze 7 dni chodzili dookoła. I y, y, y wiemy, że w tym mieście była pewna kobieta, która... Jakby mogła uratować ludzi, czyli jak ktoś się skronił do jej mieszkania, to mógł zostać uratowany. No i, i ostatecznie miasto zostało zniszczone i wszyscy ci, którzy nie byli w mieszkaniu tej kobiety, zginęli. Tak, Natomiast ci, którzy byli, zostali uratowani. I takich przykładów sądu na kartach Pisma Świętego jest o wiele więcej. Kiedy Bóg po prostu widzi, że coś już jest bardzo złe i odbiera życie. Czy w, w różny sposób, tak? Czy robi to osobiście, czy tutaj przez jakąś armię, e, która podbija dany, dany kraj. E, I na przykład w Psalmach czytamy dużo o tym, że B Dawid modlił się o to, żeby Bóg osądził jego wrogów. I nieraz Dawid doczekał się. Doczekał się tego, jak Bóg osądził jego wrogów i, i wyzwolił go. Ehm. Więc generalnie to, to takie zajawki są. Zachęcamy do tego, żeby bardziej jeszcze zbadać ten temat. Ale ja chcę przeczytać jeden fragment odnośnie życia Pana Jezusa. To są słowa, które Jezus sam wypowiedział z Ewangelii Jana 3, rozdziału i 17 werset. Jezus powiedział tak, bo nie posłał Bóg Syna swego, jeszcze raz, bo nie posłał Bóg swego Syna na świat, aby świat osądził, ale aby świat był przez Niego zbawiony. I tutaj to słowo osądził, ono może oznaczać takie potępienie, krytykę albo proces zmierzający do wydania werdyktu, czyli takie ostateczne osądzenie, które zmierza do tego, żeby wydać wyrok. Więc widzimy, że Jezus, kiedy przyszedł tutaj na tą ziemię, on przyszedł skupić się na tym etapie zbawienia, ratowania, a nie na tym etapie potępiania. Na to przyjdzie jeszcze czas, tak? Jak czytamy na kartach Pisma Świętego, bardzo jasno. Um. Tak, natomiast to, co Jezus robił, to jest to, że zachęcał do skorzystania ze zbawienia, i w sumie cały czas czytamy na kartach Pisma Świętego, tak, że Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy skorzystali ze zbawienia e, i skorzystali z tego uzdrowienia po to, żebyśmy mogli być oddzieleni od grzechu, dlatego że przyjdzie taki czas, kiedy grzech, zło, przemoc zostaną zniszczone na zawsze i już ich więcej nie będzie. No, więc to taka mała wstawka i mamy nadzieję, że to tak dopełniło ten obraz i że teraz y, łatwiej będzie w większej liczbie naszych y, słuchaczy y, skorzystać z tego programu i też wykonać to zadanie i, i wracamy do naszego studia. To przejdziemy teraz do zadania w związku z tym tematem. Tak. Więc najpierw przechodząc do naszej ilustracji. Przemoc, jakakolwiek, czy to fizyczna, czy psychiczna, czy duchowa, czy seksualna, czy jakakolwiek inna, to jest jak taki najazd na naszą działkę. To jak mamy taki piękny ogród, to nagle nie wiem, czołg wjeżdża, czy jakiś walec drogowy, i po prostu rozjeżdża ogrodzenie, wszystko co jest po drodze. I taki jednorazowy najazd już jest bardzo niszczący i straszne spustoszenie powoduje. A takie stałe najazdy potrafią w ogóle zmienić kształt tej naszej działki, tak? No po prostu zamienić w jakieś pustkowie straszne. Więc to jest taki obraz, jaki mamy. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili zacząć mówić o tym najpierw z Bogiem. Tak myślę. Że, że to jest ważne, do Niego zawsze możemy przyjść. On, on nas nie wyda, nie zdradzi, nie pomyśli sobie o nas źle. Mm -hmm. On nas po prostu przyjmie i wysłucha. Więc e, pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, jeśli doświadczyliśmy przemocy i czujemy, że te nasze ogrody serca po prostu są zdewastowane, to przyjdźmy z tym do Pana Boga. E, to może być trudne w ogóle zacząć mówić o tym, ale. Przyjdźmy do niego, porozmawiajmy z nim o tym. Tutaj możemy skorzystać znowu z tego samego schematu, jeśli ktoś lubi właśnie te schematy wypisywać, sobie to układać, porządkować jakoś w swojej głowie, w swoim sercu, że wypisujemy osobę. Co się stało, wiadomo, że nie, nie wracamy do tego jakoś, nie rozpamiętujemy strasznie tego, co się stało, ale nazywamy to uczucia, które temu towarzyszyły, jakie konsekwencje, jakich konsekwencje doświadczamy i co stało się z naszym sercem. I mm, rozmawiajmy o tym z Panem Bogiem. mówmy o tym, opowiadajmy mu o swoim bólu, prośmy, żeby nas uleczył, żeby dał siłę do przebaczenia, żeby nas uwolnił tak z tej sytuacji, bo przebaczenie nas Uwalnia też, że my możemy zostawić już to miejsce krzywdy i po prostu pójść dalej i zacząć odbudowywać ten nasz ogród. Więc to jest jedna rzecz. I jeszcze, jeszcze w kontekście Pana Boga, szukajmy takiego schronienia w Bogu. Jak czytamy psalmy, to Dawid często porównywał Boga nie wiem, do twierdzy, do, do tarczy, do jakiegoś wielkiego ptaka, pod którego skrzydłami może się schować i Dawid używał jakby takich określeń czy obietnic, które mówiły o tym, że w Bogu jest jego schronienie i to jest bardzo pomocne, jeśli mamy takie wersety, które w Biblii, które mówią czy to o tym właśnie, że jesteśmy, że Bóg nas chce schronić, schować, chce się nami zaopiekować, czy też że Bóg chce nas uzdrowić, oczyścić, ale to powoływanie się na jego obietnice tutaj jest bardzo, bardzo pomocne w tym procesie uzdrowienia. Natomiast y, ważne jest też, żebyśmy szukali pomocy również u ludzi. Jeżeli na przykład zostaliśmy zranieni, y, doznaliśmy przemocy, nigdy o tym nikomu nic nie mówiliśmy, y, bo nie wiem, uważaliśmy, że musimy milczeć, to nie znaczy, że zaraz mamy wszystkim opowiadać. Nie, nie, ale zapytajmy Pana Boga, Panie Boże, czy masz może jakąś osobę, z którą mógłbym bezpiecznie porozmawiać, osobę, która nie zdradzi mojego zaufania, której mógłbym o tym opowiedzieć, która mogłaby się za mnie pomodlić, która mogłaby też jakoś to moje doświadczenie nie wiem, zrozumieć, pomóc mi, je zrozumieć. Jeżeli dalej jesteśmy w sytuacji przemocy, to też bardzo ważne jest, żebyśmy w jakikolwiek sposób szukali pomocy dali komuś, znać, że coś się dzieje. Bo inaczej no, no nic nie zostanie z tego naszego serca. Tak więc to, to jest ważne, żeby też coś zrobić nie tylko wołać do Pana Boga, Panie Boże, pomóż mi, czemu nic nie robisz, ale żebyśmy też zrobili jakiś krok, jakiejś zaufanej osobie coś powiedzieli, szukali tej pomocy. Możemy też zastanowić się, czy my nie, nie stosowaliśmy przemocy. Jeżeli tak jest, tak było, to możemy prosić Boga, żeby. O pierwsze o wybaczenie, tak, wyznać mu to, poprosić, żeby nas oczyścił, ale też, żeby pokazał nam, jak, jak możemy się zmienić jeśli na przykład dalej mamy ten problem, gdzie możemy szukać pomocy, wsparcia, żeby móc się zmienić i też, żeby móc jakoś naprawić to, co, tą krzywdę, która się stała. I też jeszcze jedna rzecz, że jeżeli jesteśmy winni grzechu związanego z seksualnością, bo akurat ten temat tu poruszaliśmy i myślę, że też Duch Święty mógł poruszyć tu czyjeś serce. Takiego grzechu, który może teraz Bóg nam uświadomił, a nie wyznawaliśmy go wcześniej, albo gdzieś cały czas się z Nim zmagamy, przyjdźmy do Pana Boga, powiedzmy Mu o tym, wyznajmy Mu to, poprośmy, żeby oczyścił nasze serca, żeby dał nam właściwy obraz seksualności, żeby odbudował to, co, co zniszczyliśmy sami, robiąc pewne rzeczy, tak? czy brnąc, pozwalając, na pewno o nim oglądając pewne rzeczy robiąc. Więc prośmy go. I tutaj niekiedy ta granica pomiędzy naszym własnym grzechem a byciem wykorzystanym jest, jest czasem trudna do określenia, bo czasami jest tak, że my bierzemy na siebie całą odpowiedzialność, a czasami zostaliśmy przymuszeni przez kogoś w jakimś stopniu. I tu nie chodzi o to, żeby zwalić tę odpowiedzialność na drugą osobę, ale jakby o coś innego troszkę musimy pana Boga poprosić, bo jak my zgrzeszymy, to prosimy o przebaczenie, a kiedy my zostaliśmy jakoś wykorzystani, skrzywdzeni, prosimy o takie oczyszczenie, odnowienie. Tak więc tr troszeczkę coś innego, taką czystość, chociaż w, w, tak naprawdę w obu przypadkach potrzebujemy czystości. Ale możemy to rozważyć z Bogiem um, i możemy też zapisać właśnie swoje przemyślenia w dzienniku. To takie dość, dość skomplikowane, roz, rozłożone, ale, ale jeżeli poświęcimy na to czas, tak, to są po prostu różne strony, z których. Możemy popatrzeć na to i przyjść do Boga, porozmawiać z Nim o tym. Czyli wypisujemy um, różne te sytuacje, które um, czujemy, że chcemy o nich opowiedzieć Bogu w kontekście przemocy i, i opowiadamy. Mhm. E, szukamy w Bogu schronienia, szukamy też pomocy, e, jeśli tylko możemy. Mhm. E, czy takiej wradzeniu sobie z tymi konsekwencjami, czy w momencie, kiedy ciągle tego doświadczamy, e, Zastanawiam się nad tym też, czy my nie stosujemy przemocy i też tutaj już rozwinęliśmy, nie albo nie, kiedyś, nie stosowaliśmy tak i prosimy Boga o przebaczenie. I jeśli właśnie ten, ten grzech seksualności też jest naszym udziałem, to też przychodzimy do Boga i, i szukamy tego przebaczenia, mówimy Mu o tym. Więc jest kilka takich elementów, ale zawsze pamiętajcie, możecie zrobić stop, wszystko sobie zapisać, nic nie umknie. Dobrze, to jaki może być wynik tego zadania? To może być dla nas takie coś nowego, że przełamaliśmy jakieś tabu i pierwszy raz o tym porozmawialiśmy, co się wydarzyło w naszym życiu, czyli sięgniemy tak wstecz i może się chociażby odważymy porozmawiać o tym z Panem Bogiem, ponazywać te rzeczy. I to takie jakby odkrycie pewnej tajemnicy. Tak? To może, może być takie dla nas doświadczenie. Ale Pan Bóg może nas. Tak, ukoić też, tak? Gdzie doświadczymy takiego uwolnienia, okej, okay. ja nie muszę mieć już tego poczucia winy, Panie Boże, ty to zabrałeś, tak? Możemy doświadczyć właśnie czegoś takiego, że, że właśnie ten wstyd, to poczucie winy Pan Bóg zabierze, które nas obciążało, którym się czuliśmy zanieczyszczeni. Czy ten brud też, nie? Tak, Bo Tak, to cały, cały ten wśród. brud. Mm -hmm. Można odczuwać też i brud i jakieś mm -hmm. różne inne rzeczy. Mm -hmm. I. I może być taka nadzieja w sercu, że jest, że jest dla mnie od nowa, tak? że Pan Bóg może to wszystko oczyścić i, i mogę zacząć od nowa. I jest inna droga niż to myślenie o całej tej krzywdzie, tak? że jest inna droga, że mogę się nauczyć innego sposobu myślenia nawet. Mhm. I też y, może, bo mówiłyśmy o tym, że zwłaszcza jeśli doświadczaliśmy przemocy, to czasem możemy myśleć, że Bóg też taki jest. Mm -hmm. I rozumiem, że może być nam trudno na przykład wykonać to zadanie i przyjść do Boga i mówić mu o przemocy, jeśli my myślimy, że on jakby je, jest na niego, to jest w porządku, jeśli on nie widzi w tym nic złego. Więc co jeszcze możemy zrobić, żeby w tym momencie jednak mm, jakoś też pomóc sobie? M mówiliśmy już w sumie troszkę mhm. o tym wcześniej i chyba tutaj nic nowego nie dodam. Natomiast... I tak przyjść do Boga, i na przykład jeśli widzimy, że mamy jakiś żal, to. Panie Boże, czy ty to widziałeś? Czy to widziałeś, co się działo? Czy, czy ty tam byłeś? Czy ty się zgadzałeś na to? Nie? Nawet spróbować zadać, czy powiedzieć Bogu o tym, że, Panie Boże, ja bym chciała do ciebie przyjść, bo potrzebuję pomocy, ale, ale według mnie to Ty jesteś winny. Jeśli jest inaczej, to pokaż mi jakoś. Ale myślę też, że znowu wracamy do słowa Bożego. Nie, my dzisiaj studiowaliśmy sporo tych tekstów żeby zobaczyć ten prawdziwy obraz Boga, który nie milczy, który nie jest obojętny, który był gotowy umrzeć po to, żebyśmy nie musieli zostać z, 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 tym, z, tym, z tym złem, którego doświadczyliśmy, on naprawdę chce nas uwolnić. Chyba to wszystko w takim razie. Wiemy, że to zadanie może być trudne i y, też w ogóle wykonywanie tego zadania może być trudnym czasem dla was. Ale też nie musimy wszystkiego naraz zrobić, nie? Bo jeśli ktoś dużo różnych rzeczy doświadczył, to nie znaczy że ma zaraz mhm. wszystko wypisać, do wszystkiego wrócić. Jakby poruszmy jedną kwestię czy jeden aspekt z Panem Bogiem mhm. wtedy. Tak i też pamiętajcie właśnie, że Bóg jest tym dobrym ogrodnikiem, który przechodzi z nami tą podróż. On cały czas jest obok, on nigdzie nie został, my nie jesteśmy z tym sami, idziemy z nim. Nawet jeśli ten temat jest teraz dla nas trudny, może nie jesteśmy gotowi w tym momencie tego zrobić, to pamiętajcie, że zawsze możecie wrócić do tego momentu i spróbować jeszcze raz ten temat z Bogiem przegadać, przemodlić. Pamiętajcie też, że jeśli będziecie mieli taką chęć, możecie dołączyć do grup, które będą właśnie mówić więcej też o tym temacie, będą też dzielić um, się nawz tak, nawzajem, modlić za siebie. Tak, będzie też takie trochę społeczne, takie grupowe, mm. bardziej wsparcie, więc możecie kontaktować się z nami i gdzieś tam damy wam na pewno znać, jeśli takie grupy powstaną i kiedy to będzie się działo. No i życzymy wam powodzenia. I takiego pokoju. I widzimy się w następnym odcinku.